Tekst manny na 12 września. Przez swoją wytrwałość zyskacie swoje dusze, Ewangelia Łukasza, rozdział 21, werset 19. Komentarz parauzyjny. A cierpliwość niech dokonuje swego doskonałego dzieła, żebyście byli doskonali i zupełni, którym by niczego nie brakowało, wyjaśnia apostoł. Cierpliwość najwyraźniej obejmuje zatem również inne łaski charakteru, zakłada posiadanie ich w pewnej mierze. W ludzie Pana cierpliwość oczywiście musi być poprzedzona wiarą, a stopień posiadanej cierpliwości jest zwykle miarą ilości posiadanej wiary. Chrześcijaninowi który jest niecierpliwy i niespokojny najwyraźniej brakuje wiary w Pana, gdyż w przeciwnym razie byłby w stanie odpoczywać w Pańskich łaskawych obietnicach i czekać na ich wypełnienie. Po zastosowaniu rozsądnej pilności i energii powinien z zadowoleniem pozostawić Panu kwestie wyników, czasu i pory ich osiągnięcia reprint numer 3245 Komentarz epifaniczny Tekst ten powinien być przetłumaczony przez cierpliwość waszą zachowujcie dusze wasze Słowem przetłumaczonym tu jako cierpliwość jest greckie słowo oznaczające stałość a nie długie znoszenie Cierpliwość to siła charakteru dzięki której przez wytrwałość w czynieniu dobra pośród trudności, które są radośnie znoszone, podążamy naprzód w czynieniu dobra, wzmacniając w tym samokontrolę. Dzięki tej definicji nasz tekst staje się jasny. Napomnienie Jezusa zachęca nas do dążenia naprzód, radośnie znosząc przeszkody napotykane na drodze czynienia dobra. Jedynie w wyniku takiego postępowania będziemy w stanie zachować swoje duchowe życie. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, SNPD, Psalm 37, Wersety od 7 do 9. Uspokój się przed Panem, oczekuj go cierpliwie, nie złość się na tego, kto potrafi zapewnić sobie powodzenie na swej drodze, na człowieka, który przeprowadza swe złe plany. Odstąp od gniewu i porzuć zapalczywość, nie złość się, to prowadzi do zła, gdyż niegodziwi zostaną wytępieni, a ci, którzy oczekują pana, odziedziczą ziemię. Kaznodzieja Salomonowy rozdział siódmy werset ósmy. Lepszy jest koniec sprawy niż jej początek, lepszy duch cierpliwy niż duch zarozumiały. Treny Jeremiasza rozdział trzeci, wersety 26 i 27 siódmy. Dobre jest czekanie w milczeniu na ratunek Pana. Dobrze jest, gdy mężczyzna nosi jarzmo w młodości. Ewangelia Łukasza rozdział ósmy, werset piętnasty. Ta zaś, garść, w dobrej ziemi. To ci, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, zachowują i owocują dzięki wytrwałości. Rzymian rozdział drugi werset siódmy: Tym, którzy przez wytrwałość w dobrym czynie szukają chwały, czci i nieśmiertelności, da życie wieczne. Rozdział piąty wersety trzeci i czwarty lecz nie tylko to chlubimy się też w uciskach. Wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość doświadczenie doświadczenie zaś nadzieje. Rozdział dwunasty werset dwunasty, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Rozdział piętnasty wersety czwarty i piąty. Cokolwiek bowiem uprzednio napisano, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez wytrwałość i przez pociechę, płynącą z pism, mieli nadzieję. A Bóg wytrwałości i pociechy niech Wam sprawi, abyście byli jednej myśli względem siebie nawzajem wzorem Chrystusa Jezusa. Galatów rozdział szósty, werset dziewiąty. Czynić zaś szlachetnie nie ustawajmy, gdyż w swoim czasie rządzić będziemy nieznurzeni. Kolosensów rozdział pierwszy, wersety dziesiąty i jedenasty: By postępować w sposób godny Pana dla całkowitego przypodobania Mu się, wydając owoc w każdym dobrym czynie i pogłębiając poznanie Boga, pokrzepieni wszelką mocą według potęgi Jego chwały, Wszelkiej wytrwałości i cierpliwości z radością. Pierwszy Tesaloniczan, rozdział pierwszy, werset trzeci: Pamiętając o dziele waszej wiary, trudzie miłości i wytrwałości nadziei, co do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przed Bogiem i Ojcem naszym. Żydów, rozdział szósty, wersety 12 i piętnasty: abyście nie stali się ociężali lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę, a ponieważ Abraham był cierpliwy, doczekał się spełnienia obietnicy. Rozdział dziesiąty, werset trzydziesty Wytrwałości wam bowiem potrzeba, abyście wypełniwszy wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy. Rozdział dwunasty, werset pierwszy: Z tego zatem, powodu i my, mając spoczywający wokół nas tak wielki obłok świadków, odrzućmy wszelką przeszkodę i narzucający się grzech i biegnijmy z wytrwałością w wytyczonym nam wyścigu. Jakuba, rozdział pierwszy, wersety trzeci i czwarty: Wiedząc, że doświadczanie waszej wiary sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i wzorowi, nie mający żadnych braków. Rozdział 5, wersety 7 i 8. Bądźcie zatem cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik oczekuje cennego plonu ziemi, cierpliwie czekając na niego, aż przyjmie wczesny i późny deszcz. Bądźcie cierpliwi i wy.

Reprint numer 5332. Tekst manny na 12 września. Przez swoją wytrwałość zyskać się swoje dusze. Ewangelia Łukasza rozdział 21, werset 19. Pytania: Czy w tym tygodniu byłem/byłam cierpliwy/cierpliwa? Jak? Dlaczego? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.